Z osobą proroka Daniela spotykamy się w czasie, kiedy naród wybrany przebywa na wygnaniu w Babilonii. Pomimo tego część Izraelitów pełni jednak wysokie stanowiska urzędnicze na dworze królów babilońskich i perskich. Pod rządami Dariusza Medyjczyka ustanowiono w państwie satrapów, którzy w imieniu króla sprawowali władzę administracyjną, sądowniczą, później władzę wojskową. Jak czytamy w księdze Daniela, spodobało się ustanowić Dariuszowi nad satrapami trzech zwierzchników. Jednych z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów. Posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawy do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Ludzie ci powiedzieli: nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga. Zwierzchnicy i satrapowie udali się więc do króla, wymuszając na nim wydanie stosownego zarządzenia, w którym wedle nienaruszalnego prawa Medów i Persów każdy, kto w ciągu 30 dni zanosiłby prośby do jakiegoś boga lub człowieka poza królem, zostanie za karę wrzucony do jaskini lwów. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano w tej sprawie dokument, poszedł do swego domu. Jak czytamy, miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i wielbiąc Boga, tak samo jak czynił to przedtem. Tak rozpoczyna się podstępna intryga, która ma na celu wyeliminowanie, a w konsekwencji zabójstwo Daniela. Chorobliwa zazdrość wysokich urzędników perskiego imperium prowadzi do uknutego, chytrego podstępu przeciwko sprawiedliwemu człowiekowi. Myślę, że znamy podobnych historii wiele, nie tylko z mitologii czy z literatury, nie tylko z Pisma Świętego, ale dobrze znamy je przede wszystkim z życia. Niepohamowana zazdrość, pragnienie posiadania władzy, honorów i zaszczytów, megalomania czy pokusa bycia wyjątkowym często charakteryzuje nas samych. Prawdą jest, że niejednokrotnie świadomie decydujemy się na subtelny związek z zazdrością, który choć nie daje nam przyjemności, to przynosi jakieś dziwne poczucie satysfakcji. Nie umiemy w sposób pozytywny, dobry i słuszny zdobyć obiektu naszych pragnień i oczekiwań. Dlatego decydujemy się na świadome i dobrowolne zło, łamiąc we własnym sumieniu moralny kręgosłup naszego życia, jak i wyrządzając tym samym wielki ból i cierpienie komuś drugiemu. W historii Daniela perfidii dodaje fakt, że narzędziem zazdrości staje się Boże prawo, wyrażone w obowiązku modlitwy. Zazdrość potrafi być ciemną plamą na obrazie naszego życia. I ponury kolor widać głównie w aspekcie relacji i więzi, dlatego że ona dotyczy zawsze dwóch punktów odniesienia: mnie i tego, kto coś ma, co posiada, co jest jego. A zazdrościć można sobie wszystkiego, rzeczy materialnych i duchowych, cech charakteru, umiejętności,
talentów, zdolności, pieniędzy, wyglądu, powodzenia, zdrowia, sukcesu, bogactwa, względu u innych, kariery, wykształcenia, wieku. Wszystko może stać się jej przedmiotem. Zazdrość wyciąga rękę po wszystko, jest strasznie holistyczna, czyli całościowa w swoich pożądaniach. Dlatego dzięki sile swojego rażenia znajduje się w kanonie grzechów podstawowych, grzechów głównych. Dzięki niej chodzimy wiecznie smutni, niezadowoleni, gnuśni, często cyniczni i jacyś niespełnieni. Warto sobie zdać sprawę z tego, że zazdrość jest o tyle niebezpieczna, że nas zwyczajnie oszukuje, że ciągle nas czymś mami, a jednocześnie coś nam zabiera, wywołuje w nas żal i rozpacz. Trzeba na nią uważać. Ona często jest ukryta, nie nosi się dumnie na zewnątrz. Wyczuwamy, że jest to doświadczeniem zarówno negatywnym, jak i wstydliwym. Dlatego hodujemy ją gdzieś głęboko, ukrytą w zakompleksionym wnętrzu chorującego serca. Daniel w wyniku spisku uknutego przeciwko niemu przez zazdrosne otoczenie zachowuje spokój i opanowanie. Nie wpada w panikę i w złość. Jest spokojny. W dalszym ciągu, jakby nigdy nic, 3 razy dziennie odmawia swoje modlitwy do Boga, w którego wierzy i któremu bezgranicznie potrafi zaufać. Jest jakby nieczuły na brutalną zazdrość. Czeka w zaufaniu i w cierpliwości na to, co się wydarzy. On jest pewny Boga i Jego opatrzności. Widzimy, że postawa ta bardzo imponuje królowi Dariuszowi. Podoba mu się. Myślę sobie, że prawdziwa wiara ma w sobie zawsze coś, co oczarowuje. Gdy król usłyszał słowa o modlitwie Daniela, jak czytamy, ogarnął go smutek. Postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz dzięki panującemu prawu sprowadzono Daniela i wrzucono go jednak do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Następnie odszedł do swego pałacu i pościł przez noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Wstał o świcie i udał się pospiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Wydaje się, że celem tego opowiadania jest nie tyle pokazanie cudownego wydarzenia, ale przede wszystkim wlanie nadziei w serca Izraelitów przebywających w Babilonii, a także przekonanie ich, że Bóg nadal działa i jest z tymi, którzy pozostają Mu wierni. Historia Daniela jest nauką, że warto być nie tylko wiernym, ale i dobrym zawsze do końca, nawet jeśli spotyka nas podła fala zła, zazdrości, zawiści, intrygi i spisku przeciwko nam. Dobro nie tylko zwycięża, ale też daje o sobie, jak widać, świadectwo w postaci wrażliwości, współczucia innych
i gotowości do nawrócenia. Niech historia Daniela pobudzi do takiego świadectwa także i nas.